jakiegoś mi pedała ukradziono. Ech, pedał, pedał. Jedziemy, czekajcie. Fajnie. Nie znaczy, że wracam kurwa PKS-em. W każdym wieku rower i las się tylko 16 stopni, nie jest źle. Nie jest to 30, kiedy ciepło jak sam skurwisyn. Zapieprzam dalej. Trzymajcie się, ludkowie. Kask zawsze zapięty. Kurde, się wyjebał. Dobra, trzymam. Trzymam pion. Trzymam pion, ale tak bym się wydupił. Z gałąź poszła Romka Udo. Fajnie jest mieszkać przy lesie, bo sobie można trochę drewna pod dom przyczaić. O właśnie, o paśnik dla dzików, saren, łosi, nietoperzy. Pokażę wam teraz miejsce, gdzie było jedyne w okolicy boisko piłkarskie. Bramki robili starsi,
a młodzi przychodzili grać. W niedzielę było kilka zespołów, kilka składów. Do 22 były meczyki. Teraz niestety nie ma bramek, nie ma nic. To było piękne. Tu była brama. Tam była brama. A kiedyś brama była odwrotnie. Była tu i brama była tu. Jednak tu, jednak jak tu rosła pszenica pani sąsiadki, to jak piłka poszła niestety 100 razy w ciągu dnia w pszenicę, to była zbyt mocno zdeptana i były awantury na wsi. Musieliśmy bramki zmodyfikować i były bramki poprzekątnej, z czym boisko się wydłużyło. Jadę w krzaczory. Proszę Państwa. No, proszę Państwa, tą drogą wracałem ze szkoły. Do szkoły miałem około 4 km. Tam około 1,5 km przez las. Zimą potrafiliśmy iść, proszę Państwa, 5 godzin. Bo zimy to były zimy i badaliśmy każdą zaspę. No właśnie, pytacie, co to jest zaspa? Zaspa to taki dupny nawis, który nawiał do 3 metrów nawet śnieg. Zaspa, zaspa. Uroczo, co? No właśnie. Wtedy asfaltu nie było. Przed chwilą wyjechałem z lewej. Od takich krzaczorów. Druga sprawa, wtedy samochody nie jeździły, bo nikt nie miał aut. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.